Tak bez pukania. Gonił cię ktoś? 140. Co 140? Ja przed świętami nie pożyczam. O, siema szwagier. Czego tak się drzesz? A, sorry, zapomniałem. Muzy dobrej słucham. Chcesz? Spadaj. Jak chcesz. Ja się pytam, gonił cię ktoś? Kondychę chciałem sprawdzić, to podbiegłem trochę. To ile zrobiłeś? Czego? No, kilometrów. Jakich kilometrów, szwagier? Od twojej bramki do drzwi podbiegłem. A puls 140. A skąd wiesz, że 140? A tu? Taką paskę mam, co mi wszystko mówi. Nie gadaj, że w jakieś fity zacząłeś się bawić. Szwagier, ze zdrowiem nie ma żartów. A co, ten chiński szajs ci zdrowia doda? Dzięki temu mam pełną kontrolę nad sobą. Temperaturą ciała, otoczenia. Ciśnienia zewnętrzne, wewnętrzne, tętno i poziom natlenienia. Dokładnie. I na chuj. Jak na chuj? Przecież w dzisiejszych czasach to jest najpotrzebniejszy gadżet. Komu? No, na przykład tobie. O nie, nie, nie. Ja na takie chińskie chujostwo pieniędzy nie wydam. I dziwi mnie niezmiernie fakt, że ty to kupiłeś. No, tak nie do końca ja. Od Zośki w prezencie dostałem. A, no chyba, że tak. To co? Prezent trzeba kupić. Wykryto alkohol w promieniu metra. Co? To gada! Gada, lata, pełen serwis! Dobre, można flachy w krzakach szukać! A jak? Polewaj! Wykryto alkohol. 57% zakaz spożywania alkoholu. Co? No, dla Zośki obiecałem, że w adwencie nie będę pił. Jakie 57%? Nie no, 69, równiusieńko. Musisz te swoje gówno skalibrować. A może ty? Bo ta prehistoryczna rura ci prawdy nie powie. Tym mierzył mój dziadek, ojciec, ja mierzę. Jeszcze pewnie ktoś po mnie będzie mierzył. Może jeszcze Zbyszek mierzył. Za potomnych. Zakaz spożywania alkoholu do dnia 25, 12, 20, 20. Jakbym twoją żonkę słyszał. Bo to głos Zośki. Można ustawić czubównę albo hołowczyca. No to... Zakaz spożywania alkoholu do dnia 25... No i chuj! Masz ten swój wynalazek! Zakaz spożywania alkoholu... Anuluj. Na szczęście można to pominąć. Zróbko. Wprowadzono niedozwoloną substancję. Wysokoprocentowy alkohol. Zagryź. Anuluj! Szwagier, masz coś na ząb? Dobrego? U mnie same dobre rzeczy. Zimne nóżki. O, dawaj. Normalnie nie lubię, ale... Ale to jest dopiero technologia. Stawiasz flachę na stół, a najgorsza zagrycha się robi najbardziej wykwitnym daniem. Wypiłeś na drugą nóżkę. Czas wracać do domu. Anuluj! Kurde, żebym ja tak umiał żonkę wyłączyć. To wyłącz to. Się nie da. Jak się nie da? Wszystko się da. Dawaj, zdejmuj, zdejmuj. Zostaw, szwagier. Alarm się włączy. Po co? Jak po co? Żeby mnie chronić. Chronić? Przed kim? A jak ktoś mnie napadnie, porwie, będzie wiadomo, gdzie jestem. W jaki sposób? Normalnie, bo to ma Wi-Fi, Stryfi, Bluetootha, GPS. Takie bajery. O Jantek. Wpadłeś jak ten chip do szczepionki. Teraz bez wiedzy Zośki nawet konia nie zwali. To ty myślisz, że ona to śledzi? Nie wiem, czy ona, ale na pewno ktoś śledzi. Polewaj. Nie pij, bo zaśniesz. Widzisz? Lej, lej, szwagier. Jesteś niewyspany. Nie pij, o, czemu ona? Bo zaśniesz. A, bo...
ostatnio się wyspać nie mogę. Zasynam nad ranem. O, to niedługo rezultatem się pochwalisz. Ja już ci mogę się pochwalić. Zdobyłem tarczę demona. Miecz gargulca. A teraz poluję na zbroję mrozu. Nie rozumiem. Czego ty nie rozumiesz, jak to jest nawet zrozumiałe dla pijanego jeża? Może dla jeża jest zrozumiałe, ale mi nie. Gram na kompie. Jestem na 70 levelu. Teraz penetruję lochy Tristram i poluję na włócznie potępienia. I dostałem cyn, że właśnie teraz tam się pojawiła. No to szukaj, szukaj. Aż cię Zośka sprezentuje hełm skrzydlatego jelenia ze złotymi rogami. Szwagier, teraz technologia tak ułatwiła życie kobietom, że my, faceci, mamy w chuj wolnego czasu. Zdrówko. Nie pij. Spadaj. No i patrz, Antek. Masz telefon, masz wygodę. Dwa telefony. Szpany. Trzy telefony. Rozrzutność. A święty spokój masz, jak nie masz żadnego. Szwagier, kto w dzisiejszych czasach nie ma telefonu? No jak to kto? Szczęśliwi ludzie. Nie ma takich. Wszystko zależy od tego, do czego ci on jest potrzebny. Jak tylko zadzwonić, to spoko. Szwagier, przy dzisiejszej nanotechnologii... Dla mnie wszystko, co się naprawia kluczem mniejszym niż 24, to jest właśnie nanotechnologia. No właśnie, a ludzie z neta korzystają. I ja o tym mówię. Byłem ostatnio latem na weselu. Sala bankietowa miała darmowe Wi-Fi. Tylko ja się bawiłem. A reszta co? A reszta kompy stacjonarne porozkładali, w monitory tylko siedzą się gapią, klikali, scrollowali. Co ty pierdolisz? No może przesadzam, ale ta cała nanotechnologia tak poszła do przodu, że teraz każde kompo ma w kieszeni. O skurwesyn, szwagier, ale to jest nieuniknione. No wiem, ale ta nanotechnologia jak jeszcze trochę się rozwinie, to niedługo człowiek poradzi sam bez siebie. A świat podbije ten, kto wymyśli, by ten robot-odkurzacz przywoził browarka i machał tym ogonkiem USB, a ja do niego niegrzeczny piesek. Temu właśnie się trzymam od tego z daleka i co mam z techniki, to szanuję. Bo jak nastanie bunt maszyn, nie chcę, żeby jakiś tam blender czy tam lutownica na mnie naskarżyli. Szwagier, co ty pierdolisz? Jaki bunt maszyn? A, właśnie, przypomniałem sobie, w jakiej ja sprawie do ciebie przyszedł. Odkurzacz. Będziesz dziś korzystał z odkurzacza? Ja? Z odkurzacza? Tak, dzisiaj będę odkurzał cały dzień, całą noc, tak codziennie, aż do świąt. No i zajebiście, to pożyczysz mi wkrętarkę. Pożyczyłeś dla żony? No tak jakoś wyszło, półki wieszałem. No, no. Zadzwoniła. Zaprosiła. Randka? No nie, no bardziej fachowej pomocy potrzebowało, ale wiesz jak to dla mnie. Jak randka. Opowiadaj. No co? Ja, koszulę biała, kołnierzyk nakrochmalony, gajer wyprasowany, kwiaty w ręku, wkrętarka w torbie. W torbie? Wkrętarka? Dobra tam. Idę taki szczęśliwy i nagle patrzę, maszyna do zepsucia humoru. Maszyna? Budka taka, na dwójaka. No to myślę, nic mi w tej chwili humoru nie zepsuje. Wrzucam dwójaka. Jak nie pryśnie we mnie gówno. Całe wiadro. A najgorsze było to, że ludzie tak patrzyli na mnie, palcami pokazywali i się śmieli. Ale tu nagle dostrzegam drugą maszynę. Do poprawienia humoru. I co w takiej sytuacji może poprawić humor? Nie miałem nic do stracenia. Wrzuciłem dwójaka. Jak gówno, nie pryśnie we wszystkich tych gapiów, co ze mnie się śmieli. Zajebista historia, ale jakoś w nią nie wierzę. A to niby czemu? Nie ma takich maszyn na dwójaki. Polewaj, bo bzdury gadasz. Wracaj do domu. Cicho tam. Wracaj do domu. Jesteś pijany. Morda w kubeł.
ale zobacz, wszystko wie. Gówno wie. Ty, ciekawo czy ona wie, dlaczego ten pilot nie działa? Weź ją zapytaj. Czemu pilot nie działa? Pilot nie działa. Bo? Bo nie ma telewizora. O, żeż ty. Mi by taka się przydała. Szwagier, tobie normalna baba jest potrzebna. Byś się umówił. Może mi nie uwierzysz, ale ostatnio się umówiłem. A czemu mnie mu uwierzyć? To słuchaj. Przez ten internet się umówili. Spotkali my? Piękna kobieta. Wierzysz? No wierzę, wierzę. Poszli z nią do hotelu. I tam z nią do rana grota stawiałem 4 razy. Aha. Patrzę, że chyba mnie nie wierzysz. Wierzę, szwagier, wierzę. Tylko nie wierzę, że ty tą dziewczynę przez internet poznałeś. Czemu? Bo ostatnio jak ci grot stawał, to u nas jeszcze internetu nie było. Wysyłam lokalizację. Dzwonię na numer zapasowy. Halo? Antek jest na ulicy. Antek, zdejmij ten plecak, toż to tobie niewygodnie. Nie mogę. Czemu? Ty, opaska może i zajebista, ale ta bateria... Technologia.